internauci wychwycili, że swego czasu byłaś z Mikołajem na weselu. To jak to się stało? Czy wtedy już ten chłopak był na rzeczy? Czy nie, nie, wtedy się nie znaliśmy. Tak, byliśmy z Mikiem na weselu u jego przyjaciela z dzieciństwa. I to było takie śmieszne, ponieważ goście myśleli, że oni nas wynajęli. Że wynajęli jako atrakcję parę z hotelu Paradise. Nie wiedzieli, że jesteśmy znajomymi. I goście po prostu podchodzili, robili sobie zdjęcia. Mówimy, nie, my jesteśmy normalnie tutaj zaproszeni, jak wy. Tak. Jako znajomy pary. Nie, no, nie znałam tam z tych gości nikogo, a ze wszystkimi naprawdę się świetnie rozmawiało, oglądali, kibicowali. Mówi, Monia, naprawdę jak teraz, jak widzę ciebie na żywo, jak tutaj rozmawiam, że jesteśmy już kilka godzin razem, to jesteś taka sama, jak jesteś w programie. I to też jest fajne, bo też moi przyjaciele mówią, Monia, te twoje miny, powiedzonka. Iconic. Ty jesteś taka, jak wiesz, coś powiesz, coś nie usłyszysz, jakiś śmieszny żart. Albo jakieś, też często miałam takie dość mocne jakieś sformułowania, których nie wszyscy rozumieli. No ale wiesz, jak miałam dość takie czarne poczucie humoru i rozumiem, że nie wszyscy muszą to wyłapywać, jakiś sarkazm, czy też takie nasze sytuacyjne żarty, które my między sobą rozumieliśmy, a widzowie mówią, że o Jezu, ale ona pojechała czy coś, a my już wiedzieliśmy, że to jest, wiesz, takie pół na pół. Więc wesele było naprawdę udane, no i takie śmieszne, że ludzie ciebie znają, ty ich nie, ale oni bardzo dużo o tobie wiedzą. No przecież widzieli cię w piżamie, być może wiesz, gdzieś pod prysznicem, a ty bez widzisz... Bez makijażu, w każdej wersji. W każdej sytuacji, no jak płaczesz, jak się złościsz. To też było dla mnie takie bardzo wartościowe w tym, żeby zobaczyć samą siebie w przeróżnych sytuacjach. I uważam, że już nie będzie mi dane, chyba że pójdę do innego reality show. Na razie nie zamierzam, na razie troszkę muszę się uspokoić po tych emocjach pofinałowych. Ale to jest świetne, żeby zobaczyć samego siebie. I powiem ci, że jakbym spotkała tą Monię, taką już, która tam ponad pół roku temu była w programie, to bym naprawdę ją przytuliła, bo dała sobie super radę i ja jako nomen omen introwertyk, będąc w tamtej sytuacji, kurczę, no... Chyba dobrze, nie powiedziałam, że jesteś introwertyczką. Ja, wiesz, tak, no. ja strasznie nie lubię na przykład oglądać siebie i słuchać swojego głosu. Ja po prostu na pewno obejrzę ten wywiad 2 tygodnie po tym, jak wyjdzie. Okej. Okay. Miałam to samo, wiesz, ale w pewnym momencie, jak już przerobisz tyle tych rozmów i razy obejrzysz siebie... Więc ten hotel właśnie pomógł, bo leciał codziennie. Ja mówię, już dobra, już tam Monia... Już po pewnym czasie po prostu się przyzwyczajasz do nawet swojej mimiki, gestykulacji, czy nawet po prostu swojego wyrazu twarzy, kiedy go nie kontrolujesz. Tak. No bo to jest, wiesz, to jest już teraz emocje, to czujesz. No i to jest super. I właśnie przez to, że mówią mi, Monia, jesteś taka, jaka jesteś na żywo, mówię, to okej, czyli dobrze mi poszło, bo nie musiałam czegoś wymyślać, grać. Ale z drugiej strony, co ci powiem, mam dużo komentarzy, że ja nie wiem, czy Monia, że jej zachowanie jest tak inne, że nie wiem, czy ona nie gra i czegoś nie kreuje, ale z drugiej strony, czy przez 2 miesiące dałaby radę być taka, jakaś, wiesz, taka specyficzna, jakieś... No nie wiem też, jak będzie to odbierała. Dla mnie to jest normalne, bo ja ze sobą żyję, wiesz, 29 lat, więc ja siebie znam od zawsze. Ale to jest takie, no naprawdę fascynujące, te opinie.